Panie i panowie, oto i prawdziwy koniec starcia z małpą. Widzicie? O tym wam ostatnio mówiłem. Nie wiem, czy słyszeliście wszystko, ale właśnie. Była małpka, dźgnęliśmy robaka mieczem zwykłym. No i niestety. No, jest wspomnienie. Jest kolejna, jeśli się nie mylę, zabawka do protezy. Ale tak, nie będę nikogo kłamywał. To nie koniec spotkania z małpą. A zanim coś, to jeszcze pozwiedzajmy sobie może tutaj. No, z tego co się orientuję, tutaj coś fajnego było. Ano było. No, mniejsza to. Odcinek nagrywamy. Udało się pokonać małpę, więc część sukcesu tak czy jak odniesiona. Dobra, teraz tylko gdzie było to miejsce. Siła ataku 7. Jest dobrze. Ale to co teraz będzie się działo, o panie i panowie, teraz dopiero będą problemy. W sumie nie sądziłem, że pokonam małpę, ale udało się to. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Ale dobra, zwiększ siłę ataku. Małpi strażnik. No, opowieść. Dali 2 punkty umiejętności, a szkoda. No i idziemy. Idziemy po kwiatuszka. Piękny kwiatek, przyznajcie. I w sumie zbliżamy się już naprawdę do tym razem już prawdziwego końca wszystkiego, co znam w Sekiro. Był zaszczyt grać z wami w ogóle, ale spokojnie, to nie koniec. Przynajmniej mam taką nadzieję. A może to być już nawet ostatni odcinek. Zresztą się zobaczy, bo jak mówiłem. Dobra. Widzicie? Nie działa. Się zaczyna. W ogóle zamek w Ashinie poza tym w ogóle nie działa. Ale co ja tam będę gadał? Wszystko zobaczycie i tak za chwilę. O Jezuś, kurnie. Nie sądziłem, że uda mi się to na nagraniu zrobić, a jednak się udało. W sumie, jeśli już jest to wszystko, to może jeszcze przy okazji lecimy smoczy mur, bo powiem szczerze, przy moich nieudanych próbach na małpie już chyba wszyscy zachorowali. Aha. I powiem wam tyle. No. Ja już się pogubiłem, ale dobra, najpierw posłuchajmy jego. No one's coming to take my place. Oczywiście to jest wróg, więc powinienem zrobić mu ciosa w pleca. Ale mniejsza o to. Ten dalej to jest. Ale tym się nie będę przejmował. Widzicie? Uciekają. I pojawili się jacyś tajemniczy oponentowie. Jak widzicie, nie są tacy łatwi do pokonania, chociaż też chodzi o moje. O mój brak formy. No. Ale ogólnie mówiąc, dopiero się zaczyna akcja. Chyba tak prawdopodobnie to już jest końcówka, więc no, nie wiem, czemu dopiero teraz taką akcję zrobili, ale... No. Nawet naprawdę nie wiem, co wam mam wam mówić. Poza tym, że no... Płyniemy. Po prostu płyniemy. Dobra, teraz chwila, którędy to dalej było? Może jeszcze trzeba było w dół? Nie, to już koniec. To nie pamiętam.
Powiem wam szczerze, nie pamiętam, którędy teraz, chociaż... A, no tak, tutaj. O Jezu, nie, tylko nie on. Zresztą, jak pokazałem już na tym nagraniu, umiem z nimi walczyć. Ale jest to nie lada wyzwanie i jednak w miarę możliwości chciałbym tego uniknąć. Ale no, nie ma takiej możliwości. Marnuję kolejne wskrzeszenie. Super. Nie, nie, wiecie co, nawet nie wiem, co mnie tak naprawdę czeka teraz. A już marnuję wszystkie wskrzeszenie. Ja po prostu brawo ja. Dobra. Bez wskrzeszeń. Jest nie. Chyba nawet lepszym wyborem byłoby, powiem wam szczerze, z kościach zostać z posążka i wrócić do tego ogniska. Z jakiego ogniska? No, tam. Przeszarżować, powiem wam szczerze, nie. A dobra, i tak zginę. No cóż. Powiem wam szczerze, to coś tutaj szykuje. Nie, ja wolę mieć wskrzeszenie ze sobą. Co prawda to jest tylko 2, nie 3, bo już jedno zmarnowałem i w ogóle, ale... Dobra, też mam 3 punkty. Tak. Co od razu zdobędziemy umiejętność z tej listy, niech to będzie tą. No i lecimy. Wow, punkt kulminacyjny osiągnięty. Drugi raz. I powiem szczerze, że tym razem przyszło mi to dużo lepiej i szybciej niż bym się spodziewał. Jak widzieliście, starcie z małpą też wcale nie było takie trudne, jak... No jak mógłbym to wywnioskowywać. Czy jak początkowo mogłem nawet narzekać. Musiałem się tylko skupić. Nie komentować i... proszę. A, tutaj ryba była! Jezu, nie, to jest już naprawdę zaskakujące. Jak mi tej ryby nie znalazłem wcześniej? No cóż, moja pamięć jest słaba, a poza tym... No, byłem pod wodą już od początku, co też tak... de facto... ograniczało moją widoczność tej ryby. Ale dobra. Wiem, że on tutaj jest, ale nie przejmuję się nim. Nie mam na to czasu. Lecimy. Chyba do największego plot twista tej gry. Tylko spokojnie, żebym tu znowu nie spadł, nie stracił tych wskrzeszeń czy coś. Nienawidzę tych wrogów. Ci, którzy tu wcześniej siedzieli, są martwi. Nie bez powodu mówiłem, że dużo się tu będzie działo. Dobra. Jeszcze pamiętam tylko na szybko to. I proszę. Jest ten moment, o którym mówiłem. Protect the divine heir from those that might take his esteemed blood. So, the dragon's heritage has seduced you too. And there is nothing to discuss. Take your leave. No cóż, powiem szczerze, byłem zaskoczony tym za pierwszym razem. I'll leave when I've had my fill.
słyszała o jego śmierci. Myślałem, że naprawdę nie żyje, powiem wam szczerze, aż nagle się okazuje to. W sumie nawet sam byłem świadkiem jego śmierci, domniemanej. No. Największa teraz rozmowa. That was my design, but the same could be said for you. I was certain you died that night. The power of the divine heir brought me back. That's it. What? The divine heir's power, the dragon's blood, must be mine. Father. Now you see it. Remember the first rule of the code. As your father, I order you to forsake your master. From this moment, he is your master no more. Forsake the divine heir. Listen to me, Wolf. Obey your father's command, and forsake the divine heir. No, więc pozwólcie, że zrobię tutaj kopię zapisu, bo chciałem wam pokazać wszystkie możliwości. Konkretnie może nie tyle co wszystkie, bo ostatnia możliwość, czyli ta, którą wykonam podczas pierwszego podejścia, powiem tyle, zaprezentuję wam ją już na zakończeniu serii w ramach bonusu. A póki co muszę tylko znaleźć miejsce, w którym mam plik zapisu. Nawet nie będę przerwał odcinka na potrzeby tego wszystkiego, bo jeśli się nie mylę, to tutaj, tak. Robimy kopię. Jak mówiłem, gdy już osiągnę wszystkie rzeczy, które chciałem osiągnąć, to no, pokażę wam drugą możliwość. Dobra. Zrobione. Więc możemy wracać do gry. Wiem, że tak nieprofesjonalnie, żeby bez cięcia i w ogóle, ale... No nie będę ukrywał, po prostu mi się nie chciało. Mógłbym to robić, ale no... Ne, po co mam się wysilać? Może kiedyś. Teraz szybciej, gro, ładuj się. No, jeszcze raz muszę tam wyleźć przez całą tą drogę, niestety. Ale to nie problem. Do tej pory nie wiem, co mnie skłoniło za pierwszym razem się... Powiem wprost, zgodzić na jego propozycję. Dzisiaj się sprzeciwimy. Nie wiem, jak to się skończy. Dobra, to już było. No cóż, chciałem wam pokazać też tą opcję już teraz, bo tutaj jestem w stanie jakkolwiek sobie poradzić, a tam nie wiem, co mnie czeka, ale cóż. Nie, ja zostaję wierny, Kuro. Passion. Unthinkable. Such a miserable display. Why, boy? Oh. Why can't you understand your father's will? Have you forgotten the Shinobi code? A code must be determined by the individual. This is what I've decided. Just as my master did. Wow, spodziewałem się, powiem szczerze, bardziej krwawego. Powiedzmy, bardziej... A więc jednak. Jednak będzie bardziej krwawo. Nie, bo powiem wprost, na pewno nie spodziewałem się, że tak pokojowo by przynajmniej miało wyglądać. Czyli jednak, moje spekulacje były prawidłowe. Nie wiem, jak mam go pokonać i jak to się skończy. Pewnie ten odcinek nie będzie zwycięstwem, no ale... Ja się nie poddam, ja go pokonam, zobaczycie. Wcześniej czy później. Enough talk.
Wow. Dziwnie prosto, jak na razie. No nie, nie. Dobra. Czyli, że muszę zmienić technikę, bo to jest za wolno. Myślę sobie, jakby to było, gdybym miał jeszcze wzmocnioną wersję tej techniki. No nie, nie. Aha, czyli jak już mnie raz trafi, to... liczyć z tym, że kilka ciosów. A okej, okay. Spodziewałem się większego wyzwania, powiem wam szczerze. Może mogłem się lepiej przygotować na starcie, nie jestem pewien. Wiem, że jestem nieprzygotowany i tego nawet nie będę ukrywał. No niestety. Nawet nie wiem, powiem wam szczerze, o czym... O co, znaczy, nie o czym, tylko co mam o tym wszystkim myśleć. Po raz kolejny ta droga. Wiecie co? Tu już mam dosłownie prośbę do was wszystkich, którzy to oglądają. Napiszcie, i to dosłownie, możecie nawet nie szczędzić spoilerów. Wszystkie, po prostu koraliki, które wiecie, że pominąłem, gdzie mogę je zdobyć, co i jak. Jakieś rzeczy, które naprawdę mogą mnie wspomóc w tym starciu. Ja na razie kończę, oczywiście będę próbował go pokonać. Może zwycięski pojedynek wam pokażę. Nie, no w sensie na pewno pokażę, tylko... No rozumiecie, co chodzi. Jak będzie, to będzie, póki nie ma, to... Liczę na jakieś delikatne porady, jak mogę lepiej przygotować swoją postać. Nie odnośnie walki, podkreślam, jak przygotować postać. No a na razie to tyle. No i do zobaczenia w Sekiro, gdy już albo pokonam ojca, albo będę gotów na to. Dzięki wam. A wtedy oczywiście, no, co bądź, będę pokazywał to, co robię. No, i to tyle już, jak mówiłem. Hej.